Kuba, przegrywacie ostatecznie mecz dzisiaj z Rosją 67 do 60. Jak ocenisz to spotkanie? Walczyliśmy, bo tu na tym terenie jest bardzo trudno wygrać i tam mieliśmy przestój w trzeciej kwarcie. Oni skończyli 2-3 kontry, odjechali nam na 15 punktów. No, próbowaliśmy jeszcze walczyć. Mieliśmy może trochę bez pomysłu, zagraliśmy tą końcówkę, trochę szalone akcje, no ale gratulacje dla drużyny z Radomia i oby ta droga do play-off się udała. A z czego twoim zdaniem wynikały właśnie te przestoje zarówno w drugiej, jak i w trzeciej kwarcie? Niekonsekwentnie graliśmy w ataku i to wymuszali nasze takie rzuty z nieprzygotowanych pozycji i piłka odbijała się daleko. Mieli łatwe kontrataki, czy robiliśmy też łatwe straty i to też napędzało ich szybki atak, także dać im się rozpędzić. Wiem z doświadczenia, że potem już jest bardzo trudno zatrzymać ten zespół. Dzisiejszy mecz był taki też i szczególny troszeczkę dla ciebie, bo wracasz do Rosy, pierwszy mecz przeciwko Rosie. Jak oceniasz tutaj powrót na tą halę, bo kibice przywitali cię bardzo miło przed meczem? Bardzo dziękuję kibicom z Radomia, że nie spodziewałem się, że tak tutaj gorąco, takimi głośnymi brawami zostanę przywitany. Bardzo im dziękuję, cieszę się, że mogłem tutaj spędzić 4 lata i mówię, życzę powodzenia całej drużynie i kibicom, żeby tutaj była zawsze pełna hala. No, bardzo ciężkie spotkanie. Do ostatnich minut, sekund nie byliśmy pewni wygranej, chociaż przez większość meczu prowadziliśmy. Polfarma się nie poddała, jak bodajże tam ponad 10 punktów przewagi mieliśmy. Dlatego była taka ciężka końcówka. Właśnie, co się stało, że no, pozwoliliście Polfarmie się dogonić? A moje straty, czy koledzy jakoś nie podawali, a to już wszystko jasne, nie? Michał, myślę, mam takie wrażenie, bo rozgrywacie praktycznie pierwszy mecz po 2 tygodniach przerwy, po takim okresie wolnego, które dostaliście. To chyba pozytywnie na was zadziałało, bo widać było dzisiaj wśród was taki głód gry. Tak, my graliśmy bardzo agresywnie w obronie też. Graliśmy tydzień temu w niedzielę sparring, ale no jednak sparring to troszeczkę inaczej traktowaliśmy. Jako bardziej szkoleniowe rozgrywki niż tak jak dzisiaj liga. Więc na pewno byliśmy głodni. Szkoda, że teraz znowu mamy to dłuższą przerwę, no bo jesteśmy przyzwyczajeni do grania co 3 dni, a teraz 2 tygodnie nie graliśmy, teraz nie będziemy grać 10 dni bodajże. Zobaczymy, jak to zniesiemy.